Przepraszam bardzo, bardzo chciałem mieć mikroport, to jest raz pierwszy, kiedy mam mikroport. Dzięki. Troszkę kosmonauta. Tak naprawdę mam pomoce naukowe i chciałbym coś wykorzystać. Witam Państwa serdecznie. Czy byliście kiedyś Państwo w takiej sytuacji, że siedzicie sobie tak jak teraz na sali i nagle ktoś z tłumu woła: Tatunku, pomocy! Czy jest nauczyciel na sali? Zdarzyło się Wam? Pójdźmy dalej. Czy jest nauczyciel na sali, bo moje dziecko musi się szybko czegoś nauczyć? Jeśli się nie nauczy, nie otworzy sobie drzwi do przyszłości. Nie zdobędzie umiejętności, nie zdobędzie wiedzy, nie zdobędzie takich postaw, które uczynią z niego obywatela świata. Zdarzyło mi się. A mi się wydaje, że właśnie jesteśmy w takim momencie, kiedy czy to rodzice, czy cały świat woła ratunku. Czy uratujemy naszą szkołę? I pytanie jest przewrotne. Bo czy nauka uratuje szkołę? To tak naprawdę pytanie, no, co można powiedzieć? Uratuje albo nie uratuje? Pewnie nie uratuje. Ale to jest bardziej skomplikowane, bo tam jest kilka więcej pytań. Pierwsze pytanie jest takie, jaką szkołę? No przyjmijmy, że taką polską naszą szkołę. Ale też może szkołę też na świecie, bo niektóre aspekty są podobne. Następnie, czy wiemy, jaka nauka? No na pewno nauki przyrodnicze, matematyka, geografia są bardzo ważne w szkole, ale to nie o to chodzi, bo one nie mają wpływu na całą edukację, na pedagogikę, na wychowanie i tak dalej. Natomiast może nauka w sensie technologia? No tak, ale badania PISA z 2012 i ELFE i Teams i jeszcze kilka innych mówią, że częstsze korzystanie z nowych technologii w związku ze szkołą zazwyczaj wiąże się z niższymi wynikami uczniów. Moim zdaniem ten mit, to pojęcie cyfrowi tubylcy to mit, bo to, że dany uczeń potrafi przeciąć 5 godzin Fortnite'a przez północy, to jeszcze nie czyni z niego odpowiedzialnego użytkownika internetu i człowieka, który potrafi coś z tym robić. Kolejne pytanie, jaką szkołę, jaka nauka, to może jeszcze przed czym? O, to jest dobre pytanie. Przed czym? No przed naszą szkołą. Czy nauka uratuje szkołę przed samą sobą? A szkoła nasza jest taka, oczywiście można tutaj mówić o tym, natomiast na pewno wiemy, że są ogromne różnice w wynikach, w jakości nauczania między ośrodkami wiejskimi, wszystkimi ośrodkami miejskimi, a dużymi aglomeracjami. Nic z tym się nie robi. PISA 2015, 79% polskich uczniów twierdzi, że szkoła to strata czasu. A my tylko skupiamy się na tym, że mamy takie świetne wyniki. Symptomatyczne jest również to, że zwłaszcza widać w nauczaniu języka niemieckiego, że dewaluacji podlega samo pojęcie nauczyciel. Kiedyś ja byłem nauczycielem, potem byłem lektorem. Teraz, jeśli ktoś pracuje poza szkołą publiczną, to nie przyzna się, że jest nauczycielem. Bo to trochę obciach. Bo nauczyciel się kojarzy negatywnie. Więc ja mogę się brandować jako coach językowy, jako trener, instruktor, specjalista, edukator, ale nauczyciel? No moja mama to była nauczycielką, ale wiecie co? Ja byłem w jej klasie, ponieważ mam 38 lat więcej czasu spędziłem, większość czasu spędziłem w szkole, bo od samego początku moja mama mnie brała do szkoły, siedziałem z tyłu w ławce, i obserwowałem wszystko, co robi.
I były takie momenty jak przerwy śródlekcyjne i wtedy było wkręcanie żarówek, były tańczenia, ona była matematyczką. Coachowała również uczniów na temat jak się uczyć, motywowała ich wcale nie kijem. Ale teraz nauczyciel nie jest fajny. Jeszcze jedna sprawa. Podstawa problemu. Możemy mieć taką lub inną opinię na temat zmiany tej nady. Natomiast dużo rozmawialiśmy o podstawie programowej w mediach między uczniami, z uczniami też, ale głównie nauczyciele rozmawiali. I wszyscy się skupiają na wymaganiach, na standardach. A tam oprócz wymagań standardów to jest jeszcze taki kolejny podpunkt, warunki niezbędne do realizacji podstaw. I o tym nikt nie mówi. A tam jest napisane, jak mamy uczyć. A to chyba dość ważne jest, nie? A tym samym przechodzimy do tematu, jak uczyć. Drodzy Państwo, więc mówiliśmy, jaka ta nauka ma być. Filozofia, pedagogika, psychologia społeczna, socjologia, dydaktyka ogólna, kognitywistyka, neurodydaktyka, teoria uczenia się, teoria nauczania, mindfulness, konstruktywizm, humanizm, cykl Kolba, efekt pierwszeństwa, wieloletnia inteligencja, efekt Pygmaliona, odwrócona klasa, porozumienie bez przemocy, psychologia pozytywna, inteligencja emocjonalna, ocenianie kształtujące, umysł nastawiony na rozwój, dłek, karma. Ilu nauczycieli wchodzi do klasy, siada, otwieramy książkę w godzinie 18. Wszystkie te, jak krew w piachu. Tyle zdobyczy psychologii. Jestem iamistą i psychologiem, dlatego wiem, trochę wierzę, ale trochę wiem, że nauka, taka nauka psychologiczna, pedagogiczna jest w stanie zmienić szkołę. No ale to my idziemy sobie, a nie? Dostajemy papier. I tyle. Pozamiatane. Drodzy Państwo, byłem w tym roku, w styczniu, w Walii. Spędziłem 2 tygodnie przygotowując nauczycieli walijskich. Oni po szkoleniu z oceniania kształtującego robią ocenianie kształtujące. I nie jeden nauczyciel w szkole. Jak mówią o growth mindset Karol Dweck, to mają przypominające o tym plakaty w salach. Nie dość, żeby edukować uczniów, żeby wiedzieli, ale również, żeby sobie przypominać, żeby przypadkiem uczniowi nie powiedzieć, ty to kretyn jesteś, ty to się czegoś nie nauczysz. Bo to bardziej świadczy o tym, że nauczyciel ma fixed mindset. Nauczyciel nie ma wiary w rozwój. Tylko swój rozwój, również rozwój uczniów. A niestety w środku Europy, w XXI wieku, gdzie mamy dostęp do wszystkich możliwych teorii, zasobów, metod, takie rzeczy się zdarzają. Niestety. Jeśli obraz polskiej szkoły nie jest jeszcze wystarczająco dramatyczny, to przypomnijcie sobie te wszystkie anegdoty. Te smutne, śmieszne historyjki o nauczycielach, o systemach oceniania. Te historie o nauczycielach i uczniach, o agresji w szkołach, o tych czasami bulwersujących historiach, które chodzą po forach nauczycielskich albo po grupach facebookowych, których jest bardzo dużo. Albo na przykład nagrane filmiki z lekcji wrzucone na YouTube'a przez uczniów. Plotki o zachowaniu uczniów i nauczycieli, o niesprawiedliwości systemu, braku szacunku ucznia do nauczyciela, nauczyciela do ucznia, dyrektora do ucznia, nauczyciela, rodziców do swoich dzieci też. Przypomnijcie sobie również całą historię zmian w edukacji. Jak bardzo wszyscy pytają nas o zdanie, jak bardzo opierają te zmiany na badaniach, na oszacowaniu stanu edukacji,
teraz zmierzcie sobie te wszystkie obrazki, które macie teraz w głowie i wyobraźcie sobie, że jest to scenariusz nowego filmu Wojtka Smarzowskiego. I to tylko troszeczkę jest śmieszne. Bo śmieszne jest w zasadzie tylko to, że możecie wybrać, czy to będzie tytuł Rada Pedagogiczna, czy Ciało Pedagogiczne, czy Belcz. Bo cały środek nie będzie wcale śmieszny. Ślubuję rzetelnie pełnić moją powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu miłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Taką rotę nauczyciele przy ja wygłaszamy w czasie wielkiej uroczystości aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego. To był naprawdę dla mnie ogromny, bardzo emocjonalnie ważny moment. Już wspominałem o mojej mamie. Zosia mnie naprawdę od samego początku centrum okoniem faszerowała. Naprawdę wielki dla mnie moment to był, ale najważniejsze słowa z tej roty to dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Czy o tym pamiętamy? Jeśli Polska ma być, polska szkoła ma być uratowana tu i teraz, właśnie tu jest Polska, to może takim ratunkiem w pewnym sensie jest nauka. Z tym, że nauka jest narzędziem. Musimy mieć ludzi, którzy tę naukę poniosą do tych nauczycieli, którzy z różnych powodów nie stosują strategii, skutecznej strategii nauczania opartych na badaniach naukowych lub też na doświadczeniach swoich kolegów koleżanek, tylko po prostu wchodzą, otwierają książkę i wiedzą co dalej. A więc ratunkiem dla polskiej szkoły może być nowy system szkolenia nauczycieli, tak zwana szkoła ćwiczeń. Przy wybranych szkołach, dwóch szkołach w województwie będą otwierane takie szkoły ćwiczeń, gdzie starzyści i młodzi energii naszego zawodu będą przygotowywali się pod okiem mentorów do bycia nauczycielem. Uważam, to jest bardzo fajny pomysł. To jest troszkę powrót do tego, co było wcześniej jeszcze, przed wszystkimi zmianami. Ratunkiem może się również okazać system doskonalenia i doradztwa metodycznego, o którym pani minister mówiła już rok temu, że ma być. To znaczy, że będziemy mieć doradców metodycznych w każdym powiecie, a nie tak jak jest teraz, w większych ośrodkach lub też w województwie. Wtedy ci doradcy metodyczni mogliby dotrzeć do większej liczby nauczycieli, może ich zainspirować, pokazać im coś ciekawego, pokazać, że można inaczej. Teraz w dużych miastach około 5-10% nauczycieli bierze udział w takim doskonaleniu. Ja nie mówię, że to jest jedyna droga, bo oczywiście jesteśmy wykształceni, możemy sobie doczytać, zainspirować się tym, co zobaczymy sobie na Karakadzie na przykład, albo na TEDzie. Natomiast trzeba też drugiej osoby, żeby nam niektóre rzeczy przetłumaczyła, żeby też pokazała, jak to działa w życiu. Ratunkiem dla polskiej szkoły z pewnością są takie nieformalne grupy nauczycieli, jak Edu Belwsz, albo cała blogosfera edukacyjna w Polsce. Ja sobie próbowałem znaleźć odpowiedniki takich skupisk blogów w innych krajach. Bardzo trudno. Jest dużo anglojęzycznych, natomiast czy w Niemczech, czy w innych krajach Europy nie ma aż tak dużego skupiska blogów edukacyjnych z różnych przedmiotów i tylu grup facebookowych edukacyjnych, jak w polskim Facebooku i w polskiej blogosferze.
czego to wynika? Wynika to na pewno oczywiście naszej wielkiej chęci rozwoju, ale może w innych krajach nauczyciele mają innymi kanałami dostęp do żywej wiedzy. Radzimy sobie jak możemy i chwała nam za to, ale czy tak to powinno do końca być? Na pewno jest to chwała wszystkim tym, którzy znajdują czas poza siecią, żeby spotkać się ze znajomymi, może w warunkach mało formalnych, gdzieś przy kawce albo przy czym innym, i porozmawiać sobie na przykład o tym, co ja fajnego zrobiłem na zajęciach. Znam takie szkoły, znam takich nauczycieli, znam takie nieformalne grupy, tak? Znamy na pewno i takie różne ciekawe przedsięwzięcie jak kafejka metodyczna. Są takie różne wysepki w całej Polsce. Wysepką taką jest również Legnica, gdzie po raz pierwszy na taką masową skalę mamy wybuch klubów TED-owych, tak? To się rozprzestrzenia na całą Polskę. Ale również są nie tylko grupy, ale również takie akcje. Na przykład w tym roku Marta Rosińska, możecie wyszukać sobie w internecie lub też w Facebooku konkretnie, promuje hashtag rok relacji. Rok relacji, RR. Hashtag RR, hashtag rok relacji. I podczas tego roku skupiamy się, ci, którzy oczywiście chcą, skupiamy się na tym, jak pracować z sobą, żeby te relacje pogłębiać, budować z uczniem. Nade wszystko rachunkiem są ci z nas, którzy po szkoleniu, po konferencji, po warsztatach, po TEDx Senatorska Street Ed, lektorzy najnowszych badań, przyjdą do swoich kolegów, koleżanek, podzielą się z nimi, zainspirują ich na przykład do przeczytania, co pan Hati ma do powiedzenia. Bo się może okazać, że nagle to będzie pierwszy przypadek, kiedy mamy do czynienia, kiedy dany nauczyciel ma do czynienia z nauką, może troszeczkę spopularyzowaną, może w uproszczonym językiem napisaną, ale nauką z teorią nauczania opartą o jakieś badania. I może będzie miał też chęć, żeby to zastosować w klasie. W ten sposób, kiedy będziemy wychodzić do swoich kolegów, koleżanek, wszyscy tak jak my tu siedzimy, do swoich koleżanek, kolegów z kagankiem oświaty, zbudujemy od dołu taką organizację uczącą się. Stworzymy organizację uczącą się w obrębie naszej szkoły. Taką organizację, w której obserwowanie wzajemne swoich zajęć jest najzwyklejszą rzeczą pod słońcem, a nie lękiem. A więc wracając do tego, co na początku powiedziałem. Czy jest na tej sali nauczyciel? Jestem przekonany, że na tej sali i całej Polsce są nauczyciele, skuteczni nauczyciele, którzy z pasją przekazują wiedzę, umiejętności, kształtują postawy swoich uczniów, ale również tę pasję wykorzystują, aby dzielić się ze swoimi kolegami, koleżankami tym, co mają najlepsze wiedzą i umiejętnościami, jak uczyć. Nie wszyscy nauczyciele w Polsce mają dostęp lub z jakiegoś powodu nie korzystają z dobroci, doświadczeń innych ludzi. To nie jest ten etap, ten moment, żeby o tym rozmawiać, jakie są powody. Natomiast chciałbym, bardzo sobie wyobrażam, że taka jest recepta na dobrą szkołę, abyśmy my wszyscy nauczyciele tutaj, ale również wszyscy nauczyciele, którzy czują w sobie też takie powołanie, byli takimi jednoosobowymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Ponieważ mamy też takie zjawisko facylitacji społecznej. Uczymy się od innych, uczymy się obserwując. W
ten sposób dla państwa polskiego bezkosztowo możemy poprawić system edukacji bez wielkich rewolucji. Natomiast to też jest dość ważne, że to nie może być taka jednostka zinstytucjonalizowana, ponieważ my mamy takie poczucie jako nauczyciele, że jak ktoś przychodzi nam z góry mówić, jak mamy uczyć, to po prostu nie działa, bo my się blokujemy. Ci liderzy, o których mówię, muszą być liderami relacyjnymi. Ta słowo relacja powinna być odmieniona przez wszystkie przypadki. Mówiąc lider relacyjny, mam na myśli lider, który nie sprzedaje niczego, który nie próbuje na siłę kogoś zmienić. Po prostu z serca dzieli się z innymi tym, co ma. A więc na tej sali na pewno jest taki nauczyciel, jest wielu takich nauczycieli. Dziękuję bardzo.